Panie Rafale, to nie jest pana pierwsza wizyta w Lubomierzu, prawda? Na festiwalu? Podobno druga. Podobno? Czyli pierwsza była tak upojna, że pan nie pamięta? Nie pamiętam. Był na przykład? Ale my pamiętamy. Potwierdzają tutaj, matka festiwalu potwierdza z siostrą festiwalu. Podobno 20 lat temu byłem tutaj, ale jest to już tak, lata lecą już, pamięć nie taka. Pamięć nie taka. Drodzy Państwo, sięgnijmy zawsze na takich spotkaniach, to jest miła okazja do tego, żeby troszeczkę powspominać, poopowiadać. Państwo mają bardzo zbliżony życiorys, bo starszy brat pana Rafała został aktorem, pan Rafał poszedł ze ślady, starsza siostra pani Magdy, również znakomita aktorka Aleksandra Popławska. Czy to rzeczywiście było tak, że wzorowali się Państwo, patrząc na starsze rodzeństwo i pomyśleli, ja także pójdę tą drogą? Pani Magdo? Moja mama chciała być aktorką. Ja wiem o tym, ale rodzina jej wtedy zabroniła. Moja też, znaczy nie myślała, nie marzyła o tym, ale tak, na taką duszę artystyczną absolutnie ona ma, więc te wszystkie geny jakieś, jeżeli talenty u nas są, to właśnie od niej. No, u nas tak, na pewno też, jeżeli coś, to po mojej mamie, która bardzo chciała być aktorką. Niestety z rodziny takiej była górniczej i ojciec zabronił jej zdawać do szkoły teatralnej. Została polonistką, ale bardzo blisko teatru i te wszystkie konkursy recytatorskie od dziecka zaliczałem. Z moją siostrą zaliczałyśmy. Nie, my. Już panie. Tak, my już, no. Pani Magdo, pani 4 lata spędziła w liceum ekonomicznym. Potem pani stwierdziła, że to była strata czasu jednak. A dlaczego właśnie wybór taki? Czy mama chciała, żeby pani poszła, nie wiem, na Akademię Górniczo-Hutniczą? To jest bardzo trudna historia, która już w ogóle jest jakimś wspomnieniem dziwnym, bo ja byłam bardzo przekornym dzieckiem. To pani zostało? Tak. Dalej jestem bardzo uparta i przekorna, ale to był bardzo dziwny ruch, bo ja do tego wszystkiego poszłam zamiast do liceum, do którego chodziła moja siostra. Do którego chodziła moja siostra i moja mama. Właśnie wybrałam to liceum ekonomiczne, które kompletnie jakby do naszej rodziny nie pasowało, ale moi rodzice obydwoje tam pracowali, więc to w ogóle było bardzo, bardzo dziwna przekora. Bardzo trudne to były 4 lata. To nie jest takie dobre, bo ja też chodziłem do szkoły, gdzie moja mama pracowała. Nie, to było bardzo, bardzo złe. No właśnie. Uczyła biologii, twoja mama. Tata w innej szkole, co prawda, ale był matematykiem i dyrektorem szkół właśnie. Moja mama polonistka, a tata była fista w tej samej szkole. No proszę. Oboje zaczynali od WF-u też tak. Najpierw WF, a potem właśnie biologia i matematyka się pojawiła. Dlatego Rafał lubi hodować wszystkie roślinki, proszę państwa, w domu. Roślinki, tak, i zwierzątka i tak dalej. I zna się na wszystkich roślinach. W każdym hotelu rozpoznaje, jaka jest roślina na korytarzu. Nie, aż tak, już nie przesadzaj. Rozumiem, że zwiedzaliście wczoraj korytarze w waszym hotelu. Ale są kwiaty, więc rozpoznał wszystkie kaktusy. Pani Magdo, tak. Więc śladem siostry udałam się na... Tak, no po tym liceum, no moja siostra mnie namówiła, żebym zdawała do szkoły teatralnej. Nie dostałam się do warszawskiej szkoły teatralnej, znaczy byłam pod kreską, co bardzo mnie zmobilizowało. Bo pod kreską to znaczy, prawda, że to już rezerwowe miejsce. Tak, no więc bardzo mnie to zmobilizowało i za rok już się tak przygotowałam, że dostałam się do Krakowa. Dziękujemy! Prosimy!